Płock pozyskał ponad 4 miliony złotych na wsparcie 7 przedsięwzięć. Stosowne umowy podpisali prezydent Andrzej Nowakowski i marszałek Mazowsza Adam Struzik. Ale to są bardzo ważne, dobre, potrzebne projekty właściwie na każdej płaszczyźnie, zarówno sportowej, edukacyjnej, społecznej. I tutaj ogromny szacunek i podziękowanie do samorządu województwa, że potrafił znaleźć te środki, uruchomić konkursy i dzisiaj możemy wszyscy uczestniczyć w tym wydarzeniu, a za chwilę będziemy realizować te projekty. Największa kwota przyznana została na rozbudowę dróg na Radziwiu, m.in. unowocześnienie fragmentu ulicy Kolejowej. Środki trafią też na przebudowę boisk przy Szkole Podstawowej nr 16 oraz modernizację pracowni informatycznych w Szkole Podstawowej nr 12 i elektryku. Pomogą też w montażu czujników pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 na osiedlach Ciechomice i Winiary czy remoncie dachu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzepowie. Dofinansowanie z samorządu wesprze również realizację projektu Zielone Płuca dla Płocka, w ramach którego posadzimy drzewa, krzewy i byliny, łącznie 14 tysięcy roślin. Zakończyła się przebudowa 300-metrowego odcinka ulicy Swojskiej na Podolszycach Południe. Prace obejmowały ułożenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, chodników z kostki brukowej oraz asfaltu na drodze. Powstało też nowe oświetlenie. Ponadto urządzono zieleń wzdłuż ulicy. Posadzonych zostało 11 jarząbów szwedzkich, kilkadziesiąt krzewów i ponad 1000 metrów trawnika. Remont ulicy Swojskiej kosztował ponad 2 200 000 zł. Linia numer X7. Kierunek Kostrogaj. Odjazd za mniej niż 1 minutę. Przystanki autobusowe wyposażone w tablicę systemu dynamicznej informacji pasażerskiej mówią, podając m.in. aktualny rozkład jazdy. To udogodnienie przygotowane z myślą o osobach niewidomych lub niedowidzących. Na większości przystanków ta funkcja uruchamiana jest za pomocą pilota, który płocczanie mogą odbierać w Urzędzie Miasta. Natomiast na 11 przystankach znajduje się przycisk, którym uruchamia się komunikat głosowy. Umieszczony jest on na słupach z tablicami.